No ale ten Ukraińczyk to chyba miły był, co samochodem przyjechał, nie? No tak, mówię ci, że taki smętny. Ale on zawsze uśmiechnięty jest, no, właśnie, bardzo miły. On uśmiecha się tam, zagląda mi do budki, przychodzi, tak się kłania, bo on zawsze przyjeżdżał z córeczką i podlewał tam ten beton, proszę ciebie, bardzo sympatyczny, miły. I zobacz, że w Warszawie takich ludzi w ogóle nie ma tutaj. Tak, ale mówi właśnie, że żona pojechała z córką. No, wiocha na płocie, prędzej to by cię okradli, by ciebie wykiwali z mieszkania, tak. I to oni myśleli, że to oni są, wiesz, królewicze, królewicze. Jak baranki was policzę, Rodowicz śpiewała. A tu linia mysia teraz wygarnia im wszystko, a sami są nie lepsi. No. Gdybyś tak pojechała na Ostrobramską, to byś widziała do Oszą i przez Ostrobramską, jaki przekrój jest społeczeństwa tu w Warszawie. To przecież części tylko Warszawy, ale to taka podróż edukacyjna jest. A tak, tak, a ja wiem, jedna mówi tu, jak wracam Ostrobramską autobusem 502, ona mówi, ja wiem, kto to zrobił, czyli takie jakieś gadki, nie wiadomo o kim, nie wiadomo o czym, a przecież wiadomo, że i tak tutaj ludzie się nie znają, ale psychologicznie, jakie społeczeństwo jest, że tak, jakby żyją w takiej, w takim postrachu, w zastraszeniu, bo ona, jak tak powie, to już rządzi. A ja wiem, kto to zrobił, a że Agnieszka jakaś, jakiś Adam, a że to, a że tamto. Ojej, jej, 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 rzeczywiście. A tak gapią się na ciebie, jak ty byś im połowę rodziny wymordowała w czasie wojny. No to przecież i tak nie ma sensu tak myśleć, bo ludzie poumierali już, ci co po wojnie się porodzili, a Janek Witek to kiedy się urodził? Też po wojnie. A no, no to po wojnie 10 lat się urodził. No to co mamy tutaj mówić o ludziach, którzy z II wojny światowej, a jeszcze Świadkowie Jehowy mówią, że ludzie, którzy z I wojny światowej pamiętają ją, to jeszcze doczekają tego końca. No to przecież tacy ludzie, no to chyba tylko w Ameryce, a nie tu w Polsce. Jeszcze tu o dziadku jakimś tu w Radiu Maria mówiłam, i ten twój dziadek to chyba twój wujek, bo ten twój dziadek to dawno ziemię gryzie. Taka wiocha, wiesz, tak przejechałam się tu przez Mareczka, przez Uniwersam, przez tą, bo to 143, warto poczekać, bo po co mam tu po tej Ostrobramskiej skakać, jak mogę z powrotem jechać Ostrobramską i tu przejść elegancko przez ten hotel, tam jakiś, tam jak na Marsa się jedzie, tam cała ta Ostrobramska przez promenada, przez to, przez Kurczaczek tak lubił tam do tej promenady do znajomego jeździć, no. I tak człowiek się tam nasłuchał, a kurwa, pedał, a jej. I w tym sklepie woszą też takie to towarzystwo nieciekawe w sumie. Jak to samemu wiesz, sobą nic nie reprezentuje, to z tego co najlepiej wiesz. Tam taka Janeczka pracowała w tym oszą. Jechówka, ale dawno nie pracuje.